Siema, ze strony to jest 249 odcinek sezonu 7. Zresztą popatrzę, jeśli ten nagram odcinek, to zostanie mi ile? Wait. Zostanie mi chyba 10 czy 15 odcinków. Z tym, że. Tak, 10. Zostanie mi 12 odcinków, jeśli nagram, powiedzmy, ten. Całego. Po prostu maja, tak, kwiecień, w maju, ale że pewnie się uda zrobić tak, że po prostu zostało mi inne nagranie jeszcze teraz, jak ten nagrano, do 19 odcinków mi zostało na luzie, powiedziawszy. Nie, minęło 5 minut jeszcze. Może bym poszedł jeszcze stworzyć ten kill off i pójdziemy wykopać jeszcze trochę węgla w jaskiniach i tak dalej. Pewnie dzisiaj jeszcze drzewo posiadamy, to następna ta i musimy mieć daksów 10, to co wiem, czyli pogoję nam 4 daksów, to jest nic. Ale jeszcze coś jest w tym stylu. 4 muszę mieć. I coś jeszcze? Nie, no to chyba tyle. Jeszcze sobie nagram odcinki jako tako. Jeśli nagram wszystkie odcinki, to bez słuchawek, bo na razie nie chcę tych słuchawek, mogę sobie nosić i tak dalej, ale na razie nie chcę jakoś teraz o tej godzinie nosić. Może później ponoszę, zobaczymy. I no, wszystko tak leci z tym czasem, tak zapitala po prostu. Nagrywam rano, teraz jest w noc, tam ciemno jest u mnie z tyłu, to tam. Widać, że już jest, oho, już jest ciemno, widzisz, u mnie jest jasno. Jeśli dzisiaj nagram ten i 250, to zostanie mi 11 odcinków na maj, czyli już zresztą będzie taka jakby już większość nagranego, ale jeszcze jest tego, co nagrywać. To maj, później czerwiec, lipiec, sierpień, to są te chyba. Lipiec, sierpień, chyba nie idziemy do szkoły, bo są wakacje, no to na pewno to co mamy do marca, nie idziemy do szkoły, nie wiem jak to będzie w kwietniu, ale jak mamy wrócić te żółte i czerwone strefy, to nie wrócimy do końca tego, pewnie wrócimy może w wrześniu, ale myślę, że nie wrócimy jeszcze w tych miesiącach, tych takich. Chyba te następne miesiące, bardziej po wrześniu i tak dalej, zobaczymy. Wszystko pokaże się w ciągu kilku dni, tygodni, maybe, po prostu. Ale dobra, ja tylko mogę spekulować, jak to wygląda i tak dalej. Znaczy, jeszcze będę musiał się przerwać na chwilę odcinek, ale to za niedługo. A co dopiero za niedługo, więc. To nie jest jakiś problem z tym. Świerka jeszcze. I no i coś jeszcze. W tym stylu miałem mówić. No chyba nie. To będzie to wszystko takie. Do mówienia. Jak maj nagram, no to pewnie później czerwiec nagram. Później lipiec, sierpień. Zobaczmy. Jeśli tak usiądę mocno i nagram, powiedzmy, w przeciągu tego dnia, tego i następnego. Tutaj nic nie ma, nie? Czy powiedzmy, dzisiaj nagram, powiedzmy, nie wiem, dogram ten odcinek, później następny, to mam już skończony ten odcinek, cały następny tydzień. Zostanie mi 11, jutro może usiądę 5 nagram odcinków, no to zostanie mi jeszcze mniej będę musiał nagrywać. I to będzie się tak zmniejszało, zobaczymy. Jeśli jutro jeszcze nagram 5, i dzisiaj nagram 2 ostatnie, niby, gdzie była ta jaskinia? Gdzie była blisko, tylko gdzie? Nie chcę diamentu, tylko ta jaskinia, gdzie było to wszystko. Nie wiem teraz w sumie. Ajajaj. No teraz nie wiem. A tutaj jest zejście, to tam gdzie diamenty znaleźliśmy. Fartownie, że fartownie. Myślę, tak się zrespiły. Że to mogło być. Wiecie co, to wiem jak mogło być z tymi innymi diamentami, gdzie znalazłem tą rudę, a później obok była ruda i następna ruda.
Tam to mogło się kłócić, że było niby do jaskini, tylko jak się wykopało te i to może tak się zdarzyło, może tak, może nie. Maybe not, maybe. Po prostu nie wiem, zobaczymy tam, czy to jest tam, czy gdzieś indziej. Coś jeszcze tak mówiąc. Jeśli się uda, no to tak. Nagram w tym tygodniu swoim. Te odcinki pomontuję, wszystko na YouTube'a. Tylko będę musiał, powiedzmy, następne miesiące u siebie. To jest węgla, dobra. Miesiące. Chciałem bardziej powiedzieć tak, że to wszystko ponagrywam, pogram po prostu i tak dalej. Będę miał, powiedzmy, maj zaliczony już. No to później zostanie nam czerwiec pewnie też zaliczę już. Po czerwcu pewnie. No tak, jeśli po czerwcu ja zaliczę jeszcze więcej odcinków, to spoko, no to po prostu jakby będę miał tych odcinków teraz więcej. Tak jakby zapas, ale nagrywam tylko sobie dnia, kiedy mogę. No to jest jakoś takie podzielone niby i tak dalej. Nie się bardziej, tylko będę się bardziej dziwił pod tym względem, że będę mógł nagrać dużo odcinków. Kiedy będę miał wakacje, a tuż powiedzmy będą odcinki nagrane na września i tak dalej. Tak patrzę, jeśli usiądę powiedzmy sobie jakiegoś dnia nagram 5, następnego 5 i nie będę musiał na się montować, to sobie nagram powiedzmy 20-30 odcinków i tak je później siadam, montuję i później wychodzi, że mam powiedzmy do stycznia, powiedzmy moich urodzin coś w tym stylu, no to będzie taka skala wysoka, że strasznie jest. Ktoś mówi, że mógłbym nie musiał nagrywać. Wolę nagrywać takie, jeśli mam odcinki wsadzone, bo mogę wam mówić to, co się dzieje, bo to słyszycie niestety później, to co powiem. Ale wy macie jakby to, co oglądać. Ja też mam to, co oglądać. Nie muszę się, przepraszam, zaraz srać, że nie mam odcinków, że muszę nagrywać, bo mam. Nie muszę się tak tem. Nagrywam tylko specjalnie po to, aby na wypadek coś się stało w mojej rodzinie albo w coś w tym stylu, że nie mógłbym nagrywać przez tydzień, dwa. To wolę taki być zawsze przezorny, niż zawsze później mówić, że ten. Tak jak mój tata chciał przezorność być, bo że obudowa ten. Mam na pewno już 3 lata. Nie mam jednego bocznego panelu, bo nie mogę dopnąć. Jeszcze zaczął mi się psuć przycisk power, czy zamieniłem przycisk power na reset. No to już coś tam pozamieniałem i to tak się ciągnie. Nieskończoność tak naprawdę, więc tym jest taki problem, że to się ciągnie długo i szerokim łukiem, to tu chcę robić. I żeby tak się nie działo, no to muszę inwestować po prostu swoje pieniądze, zbierane czy nie. Mam nadzieję, że jeszcze się uda zrobić jeden trik, bardziej mówiąc, jakby się udało chodzić jedną rzecz potrzebniejszą, no to ten, na pewno zmiana monitora bocznego to na pewno będzie, ale to nie wiem kiedy. Bo ja się chcę zamienić tamten ramię i później po ramieniu mogę powiedzmy pójść zainwestować, jak będę powiedzmy miał inny mikrofon, inne ramię i tak tam wszystko. Pewnie patrzę na AT2020 pójdę, jeśli się uda. Później to MXL będzie albo JNT1K kit. To wszystko się pozmienia i to wszystko będzie tak ulala, wtedy ten. Pewnie w tym miesiącu, jak się uda, to obudowa będzie. W drugim miesiącu mogłoby być tym, lub w tym miesiącu, w drugim by się udało, powiedzmy. Jeśli w tym miesiącu by się udało, to mógłbym mieć już zmienione ramię do tego, do monitora. Bym go zamienił już i tyle. Później by poszło w tą stronę, że. Jak to bardziej powiedzieć? Że po prostu pozamieniam, powiedzmy, kupię sobie inny monitor, to jest zakrzywiony, nie wiem, czy 60 Hz, czy 144, ale nie kupię, jak nie zmienię grafiki, no to powiedzmy 60 Hz i powiedzmy na HDMI, no to tu będzie zakrzywiony, tam gdzie jest OBS, będzie tak samej wysokości, a tutaj sobie z boku, tam powiedzmy tego Samsunga, no to jeszcze kupię jeden monitor, no to będę miał trzy monitory i takie tamte rzeczy. Mówiąc szczerze, jeśli to tak zrobię, no to wow, będzie ok.
Po prostu będę miał trzy monitory na swoim stanowisku. To będzie wielkim, ogromnym. Mnie to siebie samego szacunkiem, że mam trzy monitory. Mam jak inaczej pracować, czyli mogę mieć powiedzmy odpalone podgląd swojego głosu i takie tam tych pirytowatych rzeczy. A z drugiej strony mieć ten. Z drugiej strony mieć inną rzecz, tak naprawdę. Drobną perełkę, a bo to jest ta perełka. Ja właśnie nie zauważyłem tego. A może drobną? Ja to powiedzmy druga. Chyba, zdaje mi się tak, ale nie mam pojęcia w tą stronę. Zaraz będę musiał pewnie przerwę zrobić taką mniejszą, bo muszę coś tam zrobić. Więc my się widzimy za chwilę. Dla was za chwilę, dla mnie to jak za 5 minut, 10, godzina. Zobaczymy, więc yo. Jesteśmy po takim małym jestem zmęczony już, patrząc na to, że ile minęło? 10-15 minut, ktoś miał przyjść na taki serwer, darmowy stworzyłem, nie przyszedł, no to czego nie robiłem, jestem zmęczony, jestem minimalnie mikrofon w ustawieniach. Już tak gadam ze zmęczenia, ja... Jestem jakiś dzisiaj niewyspany pewnie. Nie, nie wychodzisz. Nie, nie, nie. O, jeszcze jakaś była. No, ale niestety, nie masz pary. Jestem tak zmęczony. Nigdy się nie czułem tak zmęczony jak dzisiaj. No, 20:32, a zmęczony tak to padło, że już tym się spać. Mogę za 10 minut ucieka. Myślałem, że jeszcze nagram drugi odcinek, tam ostatni, piątkowy, ale z moim stanem wytrzymałości, albo bardziej mi się chce spać, no to nie ma opcji, żebym nagrał jeszcze drugi odcinek, to zostanę na te 20 minut powiedziawszy, a rozmawiać, coś tam wymyślać, takie tamte te rzeczy, więc że już chce mi się spać tak mocno, że już próbuję się powstrzymać teraz, żeby na odcinkach nie ziewnąć nawet. Z 20. Wypiłem tylko dzisiaj jedną Melisę. Pół litra Melisy się wypiłem. Czy dzisiaj mnie tak Melisa położyła po wczorajszym? Maybe, albo że dzisiaj. Nie, czy nie miałem lekcji na rano, miałem we środę, dzisiaj jest czwartek. To ja nie wiem. Tu mnie tak dzisiaj kładzie do snu po prostu. Byłem tylko raz z psem na dworze, tak do tata później wchodził, ale nie wiem, nie ogarniam czasami tak swojego życia. Jak to jest? Przy tym, że innego dnia mi się chce robić, a tego takiego dnia nie. Może, że już po prostu do zmęczenia. Nie wiadomo niczego, po prostu jest. Po prostu może pora. Może moje się ciało przestawiło już, może, ale nie wiem. Nie zrozumiem tego tak szybko. Jeszcze więcej tego, że ten dach zrobić, te wejście i kurna szkło jeszcze i takie te wszystkie pierdolone rzeczy. To ta jaskinia była, no. No to nie tamto z jaskinia, tylko ta. To będę teraz wiedział. Ale kurno tak, dobra, może mam ten 95 mikron podgłośnik, ale tak teraz mówię tak cicho. Dobrze, mam mikron na 95, bo serio nie gadam swoim normalnym głosem już. Takim przytłumionym, że mi się nic nie chce. To jest taki głos, kurno, nie może poczuć, może od drugiej części odcinka nagrywania, to może tego słychać, że po prostu takie już po prostu to zmęczenie takie to padło, że dzisiaj nic nie uda się zrobić. Może tylko ten dogląd odcinek to tyle będzie tak naprawdę z odcinku nagrywania. W sumie chyba 3 czy 4 na koło nagrałem, to tam nie taki gorszy wynik, tylko będę musiał po prostu nagrać więcej odcinków w piątek. 6, no to zostanie mi ile 10, no to w niedzielę mógłbym się pokusić, w sobotę i w niedzielę mógłbym się pokusić nagrania tych pokusić, ale czy się jeszcze uda?
Oj, chyba jeszcze w sobotę chcę z rodzicem pojechać, to jeszcze jest takie... Po prostu... No to tak wymęcza już od środka, że mi się nic nie chce. Nie wiem. Może następny dzień mi trochę podbudzi moje chęci, bo na razie te chęci to tak opadają wysoko. Nisko podałem, że nic nie chce mi się, nic do robienia, takie tylko leżeć i spać. Takie mam odczucie, żeby tylko to zrobić. Może muszę się rozbudzić, ale nie wiem. No dzisiaj nie wiem. Jeszcze 10 minut od odcinka było jakieś ok, teraz takie jest przytłumaczenie. Może dlatego, że zawiadam się na tej osobie. Miała być na darmowy serwis, nie stworzyłem. Który ma straszne lagi, straszne TPS, to wiadomo. Niektórzy będą pewnie wiedzieli, jak to serwer i tak dalej. Nie bił po 10 minutach czy po 15. No trzeba, nie będę się użerał z tym. Czego tylko po prostu sfejkować i tyle. Nie wiem. Już mamy tylko 5 minut odcinka do końca. Jest. Nie patrzyłem tak mocno pod tym względem, że aż jest koniec tego odcinka i żeby pójść spać takie. Zadania, co się dzieje? Może to, że czwartek, nie piątek był. Może już. Musiałeś mi zawalić tą. Proszę cię, typie. Nie chcę się dzisiaj bawić w kotka i myszkę. Nie. Może. Nie wiem. Nie mogę się rozbudzić, po prostu nie mogę się rozbudzić. Jestem taki przemulony dzisiaj. Zobaczymy, jak to będzie w piątkowym odcinku, 250 odcinku. W odcinku, jak to będzie. Zobaczymy. Zobaczy się, jak to wyjdzie, w jakim to, w jakim ja będę stanie. Czy jedna mączka kostna wystarczy na ścięcie drzewa? Trzymałem czterkarz, nice. No, parkour mój. Wow, to chcę zniszczyć, wziąć. Tutaj woda weźmie to. Wziąć jedną. Jeżeli śmiałby się jakby za. Nie, tylko ta. O nie, ja. Nice, brawo ja. Będzie spadało. Dobrze, że to działa. Mamy tu po prostu patyki, takie tam jabłka i tak dalej. Takie rzeczy po prostu. Ja dzisiaj nie myślę, po prostu ja dzisiaj tak jestem śpiący, że nie wiem. To zawsze jestem szczęśliwy i tak dalej, nawet że jestem sztucznym czasami śmiechem. Trochę, ale że mnie taki doba, nie wiem, zmęczenie te całe. I don't know, nie wiem, po prostu przestań dzisiaj myśleć już. Po prostu się przestałem myśleć typowo. Tak jak zawsze myślałem, no to dzisiaj jest ten dzień, gdzie nic mi się nie chce. Już druga połowa odcinka, a jakie zniechęcenie moje jest już. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Następna rzecz, wow. Ajajaj. Nie powinienem patrzeć na ten czas, bo teraz bym powiedział sobie 2 minuty stałej, to też na to powiedziałem. Jest golem, żyje. Może dalej zginął, nie wiem. Nic kompletnie nie wiem. 4 były tam chyba 20 czy 19 sadzonek. No, gdzie wzrosło o jedno. Czy nało dwa, nie, o jedno. To wygra się po prostu. Może mam głośny głos, nie wiem jak mocno. Musiałem to sprawdzić i tak dalej. Czy tutaj jest skrzynka? A co to w tej skrzynce? A, chlebek! Nie no, to ja wezmę sobie chlebek. Darmowe. To może trzeba korzystać.
Dziękuję. Pożyczony nigdy nie oddam. O, właśnie jabłko to spadło. Nice. Teraz następny dzień. No, czyli już 24, zaraz będzie 25, ale nam nie uda się kilka sekund, żeby następny był dzień, to jest jakieś 2-3 minuty, jak nie 4, nie 5, nawet nie 10. O, jeszcze mi tak głos jeszcze mi opadł, o nie, to chyba już będzie po prostu koniec odcinka, tak typowo. Że tego zmęczenia, tego wszystkiego, co się nie udało i tak dalej. No, pewnie to. Dead. No. I co, widzimy się na następnym odcinku, trzymajcie się, hehe. Jeszcze...